Dziś w Kurierze podsumowanie Northern Ireland Open, w tym najlepsze zagrania turnieju oraz ostatnie rozstrzygnięcia w pierwszej polskiej lidze snookera. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Zapraszamy na podsumowanie drugiego turnieju z cyklu Home Nations. Przenieśmy się do Belfastu. Zaczynamy od występu Polaków. Adam Stefanów zmierzył się ponownie w tym sezonie z Luką Bresselem. Niestety tym razem mecz był jednostronny i Belg zrewanżował się Adamowi za niedawną porażkę wynikiem 4-0. Lepszym wynikiem w turnieju może pochwalić się Kacper Filipiak, który w pierwszej rundzie wygrał z Rileyem Parsonsem wynikiem 4-3. I dzięki temu zarobił 3000 funtów. W nagrodę mógł zmierzyć się z czterokrotnym mistrzem świata Johnem Higginsem. Szkot grał bardzo solidnie i tylko w jednej partii popełnił błąd, który dał Polakowi możliwość wbicia świetnego breaka w wysokości 78 punktów. Ostatecznie Higgins zasłużenie wygrał wynikiem 4-1. Jednym z ważniejszych momentów turnieju, którego nie mogło zabraknąć w podsumowaniu, to break maksymalny. Jak dobrze zacząć mecz? Według Stewarta Binghama to max od razu w pierwszej partii meczu. Jest to szóste takie osiągnięcie Binghama w karierze. Ronnie O'Sullivan po raz kolejny eksperymentował z rozbiciem. Co sądzicie o tym niekonwencjonalnym zagraniu? Piszcie w komentarzach. Wybraliśmy również trzy najlepsze zagrania turnieju. Niesamowite wbicie Yuana Sijuna, genialne masę Roniego O'Sullivana oraz nasz faworyt, czyli banana shot Trumpa z rozbiciem i pozycją do ważnej czerwonej. Jedna z bardziej kontrowersyjnych sytuacji turnieju wydarzyła się podczas meczu Marka Selbiego z Johnem Higginsem. Anglik w ważnym momencie spotkania zastanawiał się nad zagraniem rekordowe 6 minut i 13 sekund. Odbiło się to również ogromnym echem w mediach społecznościowych. Do wielkiego finału Northern Ireland Open awansowali Judd Trump i Ronnie O'Sullivan. Spodziewaliśmy się wielkiego widowiska i tak je zobaczyliśmy. Finał był niesamowicie emocjonujący i stał na bardzo wysokim poziomie. Padło aż 6 breaków 100-punktowych i byliśmy świadkami aż 3 ataków na maksa. Najbliżej było w partii 11, kiedy to Trump spudłował przedostatnią czarną. Ostatecznie młodszy z Anglików doprowadził swoje prowadzenie w meczu do samego końca i wygrał z Ronnie O'Sullivanem 9-7. Tym oto wynikiem zwycięża Judd Trump zgarnia swój 14. tytuł rankingowy w karierze, 70 tysięcy funtów i chyba to co najważniejsze, czyli trofeum imienia Alexa Higginsa. Z Belfastu dla Kuriera Snookerowego Michał Ebert. A teraz przenieśmy się do Warszawy na turniej pierwszej Polskiej Ligi Snookera. Szósty w sezonie turniej i zarazem kończący cykl pierwszej Polskiej Ligi Snookera odbył się w klubie 147 Break Zamieniecka w Warszawie. Pierwsza liga to seria turniejów dla drugiej najlepszej szesnastki w kraju. Zawodnicy przez cały sezon walczyli o awans do elity, czyli ligi top 16. W finale ostatniego turnieju zmierzyli się Michał Ebert i Krystian Ćwikła. Zwyciężył Ebert wynikiem 4-3, kończąc rozgrywki na pierwszym miejscu w rankingu. Oprócz niego awans do top 16 uzyskali Jason Wright, Felix Widler i właśnie Krystian Ćwikła. W tym wydaniu Kuriera Snookerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Snookerowego.